Dzień dobry. My jedziemy na odpoczynek dwudniowy. Jadę kobietę zabrać na Hel, na naszą rocznicę. Ciekawe jak tam będzie. Bo na Helu zazwyczaj tam, no nieciekawa pogoda jest, nie? W samochodzie jesteśmy. Zaraz jedziemy, nie Milcia? Gdzie jedziemy? Na Hel? No. Ale fajnie będzie, co? Zobaczymy, okaże się. Okaże się? Nie. No, nie na jeden dzień, może dwa pojedziemy, jak Milena dostanie urlop dłuższy. Dostanę urlop dłuższy. No, a w niedzielę film dla was będzie. Zostało nam 110 km. No i wiecie, tu są korki, bo tu jest tak krajowa szóstka. Jak Eski nie będzie, to będzie tak ciągle. No, i 60 na godzinę jedziemy cały czas. O, mogę wyprzedzać, o, teraz motor mnie wyprzedza. No oczywiście nawigacja gdzieś nas poprowadziła troszeczkę inaczej, krótszą trasą, no ale zobaczcie co tu jest. Ja tu nie wiem. To jakaś elektrownia duża, co? Ale ogromne. Przyjechali nad morze zwiedzać elektrownię. Jak, ile nam kilometrów mile zostało? 63 na Hel, co? No na Hel, a na Władysławowo 30. No, 30. No. Już z górki. Cieszysz się? A gdzie się na nie zjemy? Chyba w Władysławowie, nie? No, najszybciej. Daleko nie mamy, 2,5 godzinki drogi do tej. Chyba 3 maksymalnie. Półtora nam godziny zostało, 60 km niby jechać. No to jest na Hel. Za 400 metrów skręć w prawo. No dobra, skręcę. Jesteśmy na Helu. Jesteśmy na Helu, pokaż im jak tutaj wygląda. Po prawej stronie zatoka, a po lewej stronie morze. Bałtyk. Trochę widać stąd. Z tej strony na nie widać jeszcze. Ale zaraz będzie w pewnym momencie tak, że będziesz widział z tej strony morze i z tej strony morze. Opatrz, z tej strony też widać trochę, ale na kamerze nie widać. Aha. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. A little piece of heaven turns to dust. Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are all lost in the tide. Yeah, it's swept away. I co kobita, dojechaliśmy nad morze? No. I nawet parking mamy za darmo, nie? A to Janusze interesy zawsze znajdą. Miałem jechać na 15 zł parking na cały dzień. Ja mówię, nie, jeszcze jedźmy park dalej. No, no za darmo. I tutaj jest taki za darmo parking. No. Chyba. Tak, od poniedziałku do piątku. No, płatny. Dobra. To idziemy. Idziemy zwiedzać. Zwijamy się, no. When he's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going. Idziemy na latarnię morską. Tak moja kobieta sobie zażyczyła, to tak idziemy. Tak? Tak. Musisz się słuchać swojej kobiety. Ubraliśmy się jak wieśniaki. Jakbyśmy byli u siebie. No jakbyśmy byli u siebie, nie? Tu jest mniej ludzi niż u nas nad morzem. Ale wiesz, to niby koniec sezonu, nie? No to wiesz. No dobry czas wybraliśmy, bo to 20, nawet 26 stopni tutaj, no. A u nas 32 pokazują. No u nas jest jeszcze cieplej, ale u nas ma być burza, a niby ma nie być burza. Urlopowicze, nie? Za 5 zł. Widzimy się na latarni. Na pewno wam trochę pokażemy te widoków. No, na pewno. Nawigacja musi być, idziemy na latarnię morską. Nie? No my tu nic nie znamy, no to... Jarek Ogarek, kurde, jakby przyjechał, to by miał papierową nawigację. Nie? Tak do nas ale jechał. Ta papierowa nieraz jest lepsza. Lepsza. No, bo te to potrafią. Tu bateria. My jechaliśmy przez kamienną drogę, rozumiecie to? No. Tu bateria się rozładuje i do wyrzucenia. A nie, no, poprowadziła jak nas, przez kamienną drogę. A papierowa non stop. Pozdrawiamy Jarka Ogarka, nie naśmiewamy się. No, mamy to jechać jest... do niego, nie? No, pojedziemy na tydzień. Na Jarek tydzień? Mówi tydzień. Nie, no ja urlopu tyle nie dostanę. Co wy na to, żeby na tydzień do Jarka jechać? Ja myślę, że fajnie by było. A co my tam będziemy robić?
Laptopa muszę kupić. No, będziemy kurde, co będziemy? Na grzyby pójdziemy. No ale przez tydzień na grzyby będziemy chodzić. Normalnie. A wiesz ile tam schodków? Tak? Jeszcze, no. To tam windy nie ma? Nie. No płaci za schody? No wchodzisz po schodach. Nie chciałem ci mówić, bo byś zrezygnował od razu. O kurde, się mam z swoją działką. Ale dopiero pierwszy raz w te wakacje gdzieś wyjechaliśmy, tak na dwa dni. Bo tak to wiecie, nad morze to na jeden dzień tylko jechaliśmy. No, do siebie. Ale byliśmy na wakacjach w Niemczech. No w Niemczech, a no ta. A ja tam za Niemcami nie jestem. Widzisz jak one te zasuwają? No. Małe autka, nie wiem jak się nazywa. Zobacz, Milcia, latarnia. Milcia, gdzie ty wchodzisz? Gdzie ty wchodzisz? Tam gdzie schody mnie zaprowadzą, tam wejdziemy. Ojejku, mi się zakręcił w głowie, zobacz. Zobaczcie sobie. Widzicie? Idę, dla mnie już starczy, ja tutaj idę pooglądać sobie widoki. O! Tyle schodów, nie? I trzeba to płacić za te schody. No niestety. Już może widać tam. Chodź, chodź lepiej. Powiem wam, że tu jest strasznie duszno, dlatego się człowiek męczy. Drabina. O, ja. Ja zmachana jestem cała. Co kobita? Fajnie? Co Mila, na gorąco tutaj jest? No, gorąco. A tu jest najfajniej. Tak? No, patrz na to. To posiedzimy. No. Pończuś. Zdjęcie zrobiliśmy, to jest dobrze. Zadowolona, nie? No, teraz. Tak, weź tu teraz kamerą, panie. Patrz. Patrz. Ile? 40 metrów. 40 metrów tylko. To ty wiedziałaś ile? Mówię 50-40. Nawigacja. Wszystko z Forefa. Po co mi tam reklamę robisz Forefa? Nie no, tego nie wstawisz. Nie kupuj ta bluzek, bo są niedobre. Loda i szejka. Tak? Dobre? Trzeba się chłodzić trochę. Halowskie? Trzeba się trochę chłodzić od wewnątrz. Zaraz będziemy na Cyplu. Fajnie? No. Milcia, zobacz, nasz hotel. Pięciogwiazdkowy. Pięciogwiazdkowy, nie? Idziemy zobaczyć. Jesteśmy już prawie na tym Cyplu. Tak zwany początek Polski. Joker mnie tak przegoni, że nie będę miała się wrócić do domu. Męczona? Jest dzisiaj bardzo gorąco. Gorąco, nie? Ciur. Nie spodziewaliśmy się, że tak to gorąco będzie. Ale smażalnia, co? Ja cię kręcę. Chodź do brzegu pójdziemy, brzegiem pójdziemy sobie. Sprawdzanie, jaka temperatura jest wody. Ciepła. No. Ciepła. Ona jest ciepła. Naprawdę jest ciepła. No. Ciepła woda. Jaka cieplutka woda tu. Nie ma takiej nie. Też ciepła? No, chcę się kąpać, a ty mnie męczysz, żeby chodzić tu. W Giorku taka ciepła nie była, nie? Kąpać się chciałaby kobita, nie? Czym ty jedziesz? Meleksem. To jest ja? Meleks. Aha, dobra. No ja mówiłam na to samochodziki, no. No to jedziemy, tak? Kurde. Wpadnie. To nie ma żadnej zdarzy. Ej, żadnych pasów. A tam boisz się, ile tych no, sobie chyba na emeryturze takie zajęcie znajdziesz, nie? Przeprowadzimy się tu. Będę Meleksem woził. No. Te, ale tu fajnie całkiem się widzi. No, trochę buja. Te polskie drogi takie, dobre. Yeah.
Nie, coś pokazuję. No, idę odpoczywać, na razie. Jak Milena, podoba ci się na Pokarium? Trzy foki są tylko. Trzy? No. Ten, ja spodziewałam się, że będzie pełno tych fok. To tylko trzy. Trochę zawiedziona. Ale zobaczyłaś? Zobaczyłaś, starcie. Zobaczyłam, idziemy. To no. Idziemy. Powinno 3 złote kosztować, skoro trzy foki. No. Ale no 5 razy patrzyłaś na fokę, no to 5 złotych. Ale fajna woda. Kurde. Milena, gdzie idziesz? Gdzie ty idziesz? Chodź! Odwracamy się, o. Daj rękę. Micia. Meduzy. One nie gryzą. Ja już nie chodzę co? Tam. Ja już tam się boję. Co tam miałaś? Meduza! Ojej! Boże, patrz! Ja już tam nie wejdę. Meduza! Zagraj Jokera. Meduza nie. Boże! Pozdrawiam! Jokera poznali w wodzie. Nagrywałaś akurat. No. Ty, ale tu są meduzy, ja tu się boję pływać. Rzucaj tylko we mnie. Ej, a one co? Nic nie robią? Milce, gdzie jesteśmy? Na jedzonku, bo zgłębiliśmy już po całym dniu. No, na rybce. No, czekamy na rybkę. Ale zupkę rybną masz, co? No. Wracamy z Helu. Super, super było. Mi się bardzo podoba. Nawet ruchu nie ma dużego, nie? Wszędzie można zaparkować. Co tu się dzieje? Jedziemy teraz do Władysławowa. Tam podrzemamy sobie. Tak, hotel. Nie no, tam idziemy jeszcze. Już. Tak, tak. Musimy jechać się zameldować dopiero. Jesteśmy teraz w Kuźnicy. I zobaczcie, jak tu płytko jest. Nawet nie wiedziałem, że tu tak płytko jest. Idziemy tą taką a la plażą. Trochę tutaj jest śmieci. Ile ptaków lata? Ja pierdziele. Po, ten dupok wysoko wy. Jo, pierdziele, widziałaś, Milena? Nie, właśnie spojrzałam na teren. O, opa, opa, jak go ciągnie. Wieje on się, nie? Kurde, mnie to tam by, wiesz, to takie dwa takie baldachimy by zaczepił, to by nic się nie stało. Będzie próbował, opa. O kurde, zaraz go wyciągnie do góry. To siła wiatru tylko, nie? No, bo chyba chce lądować. Lądować! Lądować! Do brzegu chyba chce, nie? No. No i w hotelu jesteśmy, nie Milcia? No. Jak ci się to podoba? Idziemy. No, nawet tutaj fajnie jest. O, takie jakieś skrytki. Kurde. Co tu jest? Krany. Gadaj, bo ja już nie widział hotelu. No. Patrz, wodę dostali nawet. No. O, i powiem wam tak. Dojechaliśmy do tego hotelu we Władysławowie. No i widzowie nas poznali, nie? Z balkonu. O, Joker Farm przyjechał do hotelu. No to kurde, będzie tutaj się działo wieczorem, nie? Się będzie działo. Idziemy teraz zaraz ogarnąć się i idziemy sobie na Władysławowo, na taki ten obejście. Co, Milcia? Podoba ci się? Fajne? Czysto w hotelu, naprawdę, nie? Fajnie. Nie to kiedyś byliśmy jakimś takim, to nie za bardzo było. No tutaj taka przystępna cena, nie? No. 200 zł za 2 osoby. No a teraz idziemy na deptak we Władysławowie. Pochodzić sobie. No. No bo widzieliśmy, że tu jest, tu się dzieje o wiele więcej niż na Helu. No, na Helu to jak wioska, nasza wioska. A tutaj coś tu się dzieje już więcej. Bliżej Trójmiasto i dlatego tak. Może, co? Jesteśmy nad morzem i kosztujemy jedzenie nad morzem. Osypki. A, słone. Słone, nie? Nie. Nagrywaj na polu. Czemu? Nie wolno.
Aj tam. Nie, sokiem to nie alkohol. Nie wolno. Wolno. Dobry, dzień dobry, dzień drugi. Dzień drugi, kobieta uszykowana. Włosy poprostowane. Wyspani jesteśmy. Film się wstawił nowy. Nowy, bo dzisiaj jest niedziela. To który film? Jaki film mam się wstawił? Z Gier Gawrych, tak? Ile tam ma wyświetleń? O, już ma 1000 polubień. No i komentarze. Ja wszystkie komentarze czytam, możecie pisać. I serduszka daję, te co mi się podobają. No tak, zapakowanie przyjęliśmy, jakbyśmy tu byli. No, na jeden dzień. Na jeden dzień. Więcej tu minęle rzeczy niż moich tutaj. Nie, mam. No, tylko zbierzecie. O, moje to są to. Co? Coś ty taki zapakowany. Zobacz, ja muszę tyle nieść milene rzeczy. Same milene rzeczy, są milenowe rzeczy. Na pewno. Ciepła? Lodowata. Zimna, uciekamy. No to fajnie jest, nie? Tu dojdziemy sobie przez las. Odwrotnie kamera nagrywa. Czemu odwrotnie? Programy obrócę. Będzie, że ciągle jemy. Jemy. A to jest nasze śniadanko. Demolek, ale leje. To idzie do nas, zobaczymy czy dojdzie. Bo jestem koło Koszalina teraz. Ja pierdzielę. Dobrze, niech teraz pada, bo teraz sucho jest. Ja pierdzielę. Ile wody. Dzięki mi odprowadzają. No, ściana wody spadła. Prądu nie ma. Prądu aż nie ma, wyłączyli. Ale auto potem miało pytanie, jak to co mieliśmy być? Czyściutkie będzie. Jo, ale daje, nie? Jak do Maka idziemy, to też być.